Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i witam was w takim trochę innym odcinku niż zwykle. Jak możecie zauważyć po tle, nie mam w domu ekipy, wyjechałam z Krakowa, przyjechałam do mojego domu rodzinnego i przyjechałam w sumie nie bez przyczyny. Poza odwiedzeniem rodzinki mam też taką jakby inną misję, ponieważ moja młodsza siostra Wiktoria ma właśnie teraz ferie zimowe. I ja bardzo chciałabym zrobić jej niespodziankę i zabrać ją do domu ekipy. Ona w ogóle o niczym nie wie, myśli, że przyjechałam tak po prostu odwiedziny. Pytała się, dlaczego wzięłam kamerę, to powiedziałam jej, że nagrywam takiego luźnego vloga z wyjazdu. To nic, że jeszcze nic w sumie nie nagrałam, ale nieważne, mniejsza. Powiedziałam jej, że nagrywam takiego vloga z wyjazdu i zamierzam jej tak za kilka dni, jak będzie już pod koniec mojego pobytu tutaj, powiedzieć, że zabieram ją do Krakowa. Ona się na pewno na maksa ucieszy i chciałabym zobaczyć jej reakcję. Tam zamierzam ją wziąć właśnie na jakieś takie atrakcje. Ona w ogóle bardzo mówiła, że chciałaby pojechać do, jak ona to mówi, do Jump Areny, bo była gdzieś na wycieczce na jakiejś Jump Arenie, czyli do parku trampolin. Bardzo jej się podobało, więc jako, że mamy w Krakowie akurat kilka parków trampolin, to zamierzam ją do jednego z nich zabrać. Mam nadzieję, że się ucieszy. Ja przyjechałam wczoraj właśnie do Szamunkowa. Nic za bardzo nie nagrywałam, bo byłam taka zmęczona. Ja w ogóle wcześniej zarwałam nockę, bo montowałam dla was film do 5:30, a o 5:30 już miałam budzik, więc nie opłacało mi się spać. W ogóle jakie miałam przygody, nie wiem, czy was to obchodzi, ale wam opowiem. Miałam taki problem, żeby dojechać na pociąg. Ja w ogóle nie wiem, czy też tak macie, ale mnie strasznie stresują podróże. W sensie stresują mnie podróże pociągiem, bo zawsze się boję, że nie zdążę. Mikołaj ma przerąbane, bo ja zawsze zamawiam taksówkę już godzinę wcześniej, żeby się na pewno nie spóźnić. Potem na przykład Mikołaj chce wejść gdzieś do sklepu, to ja mówię, nie, bo nie zdążymy i naprawdę no jest przerąbane ze mną. I słuchajcie, zamówiłam sobie taksówkę godzinę przed wyjazdem pociągu. Pociąg miał o 7:07, zamówiłam sobie jakoś 6:10 taksówkę i my akurat mamy w Krakowie tak, że mieszkamy na takim dość zadupiu i nie, po prostu taksówkarze nie są w stanie tam wjechać czasami, w sensie nie widzą po prostu naszej ulicy. No i wjechał sobie po mnie jakiś tam pan Andrzej i omijał sobie tą główną ulicę, na którą miał wjechać. Były trzy ulice, środkowa była nasza i sobie tak jeździł raz do tej, raz do tej i straciłam 15 minut na czekanie na pana Andrzeja, który potem zablokował mnie i nie mogłam do niego się dodzwonić, no i musiałam go anulować. Prawie przez niego się spóźniłam na pociąg. No więc taki tam story time, nie wiem, czy kogoś z was to obchodzi, czy nie. Tak po prostu chciałam wam o tym opowiedzieć. Nie nagrywałam nic, bo byłam strasznie zmęczona. Wróciłam do domu, miałam też taki dzień załatwiania, musiałam jechać do urzędu, załatwiać różne sprawy z firmą. No i co? I wróciłam do domu i poszłam od razu spać, więc tyle się działo pierwszego dnia. Dzisiaj mamy już drugi dzień i zamierzam zabrać moją siostrę do kina. Właśnie zaraz po nią jadę, ona jest teraz u babci. Ogarnęłam się i będziemy wyjeżdżać. Właśnie minusem naszego małego miasta jest to, że za bardzo nie ma tutaj co robić. Ja bardzo bym chciała ponagrywać, jak nie wiem, robimy jakieś niesamowite rzeczy, ale tutaj tak właściwie, no nie można nic robić, zwłaszcza w taką pogodę, bo dzisiaj akurat jest paskudnie, pada. W ogóle strasznie się zdziwiłam, bo ja wyjechałam z Krakowa z myślą, że tutaj będzie cieplutko, bo zawsze myślałam, że im bliżej góry, tym jest zimniej, a ja jestem z Wielkopolski, więc przyjechałam tutaj tak, wiecie, świetna pogoda, a się okazało, że to jest o wiele zimniej niż tam i sobie teraz w sumie marznę, bo wzięłam tylko to dwie bluzy i resztę mam jakiś bluzek z krótkim rękawkiem. No nieważne. Dobra, ja jadę teraz po Wiktorię i zobaczymy się już w samochodzie. No i jeszcze oczywiście zapomniałam wam wspomnieć, że jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z moją siostrą, gdzie robię jakąś niespodziankę czy coś takiego, to nie zapomnijcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. No a ja już lecę po moją siostrę. Jezus. Dobra, no więc my już jesteśmy w samochodzie i musimy się śpieszyć, bo co robimy teraz? Bo jedziemy do piły i do kina! No, jedziemy do piły i do kina i oczywiście jestem spóźniona i musimy się pośpieszyć, bo zaraz się zacznie seans, a my w ogóle... O! Trzeba się śpieszyć po prostu. Dobra! Jesteśmy już w pile i idziemy do kina. Jest tak zimno, no nie? No właśnie, no. Na co idziemy? Powiedz może na co idziemy, bo ja w sumie nie pamiętam. No taką komedię, ale ja też nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale jeżeli kojarzycie taką bajkę, na przykład siedmiu rycerzy takich malutkich, a taka, gruba księżniczka. No to jest jakieś księżnicy i siedmiu krasnoludków, coś chyba ala Śnieżka, ale w jakiejś takiej innej wersji. No więc dobra, my idziemy do kina i potem się zobaczymy już po seansie i powiemy wam, czy było fajnie, czy nie było fajnie. Elo. Elo. Boże, jak jest ciemno. Właśnie za to nie lubię zimy, że jest tak szybko ciemno i mamy godzinę, nie wiem, którą. Wczesną, a już nic nie widać i mamy takie światło. No cóż. Miałyśmy opowiedzieć, jak było w kinie. Jak było w kinie? Podobało ci się? No.
Jak się w końcu nazywała ta bajka, na której... No nie mówiliśmy? Wiem! To było o jakiejś tej królewnie Śnieżce i siedmiu wspaniałych... Rycerzach? Czy coś takiego? Księcie? A to było takich małych takich, nie wiem, jakichś super bohaterach, którzy byli po zamienieniu w krasnale. No, bardzo fajna bajka, polecam. Jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, to można sobie iść. Mi się podobało, nawet się poryczałam. Jak to za dawnych czasów. No ja zawsze jak jeżdżę na bajki z Wiktorią, to beczę. No, takie życie. Zamówiłyśmy sobie pizzę, w sumie już ją nawet zjadłyśmy i siedzimy teraz w domku, więc pa pa. U nas jest już kolejny dzień, my ogarnęłyśmy się, patrzcie jakie mamy piękne loki, wyglądamy teraz jak siostry, nie? No to nic, że jesteśmy siostrami, ale wiecie, mamy też taki sam makijaż i w ogóle, a wiesz, że mam dla ciebie niespodziankę? Jaką? A wiesz, że jedziesz ze mną do domu ekipy? Serio? No, w poniedziałek? Serio? No. I wiesz, że nagrywam ten film tylko po to, żeby ci to powiedzieć? Do czwartku. Idziemy w poniedziałek i w czwartek rodzice się odbierają. Nie! Weź się uspokój, Wiki, nie płacz. Ze szczęścia, Boże! No wiem, że ze szczęścia. Jezu, nie spodziewałam się. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się aż takiej reakcji. Myślałam, że nie wiem, uściskasz mnie czy coś, a ty to płaczesz, nie płacz. Dobra, no więc to była reakcja mojej siostry kochanej. Dalszą część już chyba będziemy nagrywać w Krakowie, jak będziemy sobie chodzić na różne atrakcje, nie? Bo trochę też dla nas zaplanowałam rzeczy. No, dobra. Musimy się uspokoić teraz, nie? Musisz sobie poddychać. Dobra, to na razie. Do zobaczenia w Krakowie. Pa, pa! Siemanko, my już jesteśmy w drodze do Poznania na pociąg. I w sumie jest trochę ciemno. W ogóle chciałam nagrać wcześniej, ale wyjeżdżaliśmy z domu, jak było ciemno. O 5:30 musiałam wstać i jesteśmy strasznie śpiące, nie? To w ogóle co, cieszysz się? To będzie twoja pierwsza podróż pociągiem, nie? Tak. No, Wiki jest podekscytowana i ja też, bo w sumie to jest taka nasza pierwsza podróż poza domem, nie? Gdzieś razem pierwszy raz jedziemy. No, trochę się stresuję. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tobą. Dobra, my lecimy na pociąg i widzimy się już w Krakowie, gdzie już oddam tą kamerę Dżudżowi albo komuś, bo jest strasznie ciężka i nie wiem, czy sobie dobrze radzę jako vloger. Możecie mi napisać w komentarzu, czy dobrze sobie radzę. Na pewno dobrze. Tak, mówisz, że dobrze? No właśnie. Nie wiem, czy nas tu w ogóle widać, jest mega ciemno. Halo, halo. No widzicie, taki właśnie ze mnie profesjonalny operator. Lecimy. Pa, pa. No, pa. Cześć, już jesteśmy w Krakowie. Ja już prawie zobaczyłam całą ekipę i przyznam szczerze, że jest bardzo fajnie. No to się cieszę, że ci się podoba. No, my teraz będziemy się właśnie rozpakowywać. I sprzątać świnkom. O, i sprzątać świnkom, bo Mikołaj pamiętał, żeby je karmić, ale nie pamiętał, żeby im sprzątać. No, to właśnie robią świnki cały czas. No dobra, więc my lecimy na sprzątanie i chyba będziemy, nie będziemy już dzisiaj nic nagrywać. Raczej będziemy nagrywać jutro, tak. Bo mam dla ciebie niespodziankę. Znaczy, ty wiesz jaką niespodziankę, ale jeszcze nie mówimy. Pójdziemy po prostu w fajne miejsce. Siemanko! Jesteśmy już w dniu kolejnym. Nie wiem, ile razy w sumie już powiedziałam w tym odcinku, że jesteśmy w kolejnym dniu. No nieważne. Jesteśmy właśnie w parku trampolin, jesteśmy w Go Kidsie, jest z nami też Mikołaj. I co? I idziemy się ścigać. Właśnie nam George wytłumaczył między innymi panie w tym parku, że zbiera się tutaj takie punkty. Tak. Więc lecimy zbierać punkty i się ścigać, nie? Ja myślę, że ja wygram. Myślisz, że wygrasz? Tak. No przed chwilą Mikołaj powiedział, że on wygra, no przekonamy się zaraz. No, to możemy ustalić godzinę, za godzinę sprawdzamy punkty i zobaczymy, kto wygrał, dobra? Okej. Okay. Dobra, to lecimy. Już? No. Dobra. Tam są jakieś to... O, faktycznie tam jest! Ej, to nie jest takie proste! Nie! Niesamowite! Ej, no to się nie da wejść! Podpis był łatwo. Kurde!
Dobra, gdzie są kolejne punkty? Tamtego? Co, tamte też sobie odpuszczacie? My odpuszczamy, w sensie ja odpuszczam, a tam jakieś dzieci jeszcze poszły, więc nie chcę im psuć zabawy. Ja robię stąd, by nawet na tych dołapania. No dawaj. Nie! Nawet ci się udało! 30 punktów to jest! No! 30! To idę! Jak najszybciej! Nie dziwnego, że 30, jak to takie trudne! Nie, nie! O, no proszę, stopy! To nie dla mnie! Polecam na tyłek, najlepiej tutaj. No i Wika prowadzi w tym momencie. Wow, ale super ci poszło. Wow. Ej, tutaj jest rozwalony ten na zbieranie punktów. Nie podoba mi się to. Tak? Ale się tu mnie nie wkradał. Dzień dobry. Ja taki trochę przepołowiony teraz. Ale dobra, dołączam już tam do wesołej brygady. Mamy to. W końcu upragniona zjeżdżalnia. Co jak co? Tamte nie wyglądały na jakieś mega groźne, ale tu też czuję, że będzie ostro. Było ostro, jak widzieliście sami. Zjechaliście trochę szybciej ode mnie, to prawda. Ale no, było nieźle. Jej! A, jak jesteś normalnych rozmiarów, a nie małych, to o dziwo, może być tu dosyć płytko. A ja tam byłam na tej zjeżdżalni. Tak? No. Jak było? Fajna zjeżdżalnia? No fajna, ale tam nie było w ogóle żadnego tego sportu jakiegoś. Ale co, ta taka granatowa? Czy jaka? Ta pomarańczowa, ty byłeś na tym pomarańczowej zjeżdżalni i na tej żółtej. Tak, prawie uderzyłem się głową, jak zjeżdżałem. Tak. A mogę jeszcze raz tam wejść? No spróbuj, ja też muszę spróbować tam wejść. Nie spodziewałam się, że to mi dasz taki wycisk. W sensie myślałam, że pójdziemy sobie tak wesoło, rodzinnie na park trampolin, ale to jest naprawdę wysiłek, słuchajcie. Patrz, jak kamera w Need for Speedzie. Liczy się w moich komfortach.
Stoi! Dobra, atakujemy Martę. Ale to się mega ciężko steruje. Zatakujemy Mikołaja, co? Dobra, dobra. Dawaj, raz, dwa, trzy, go! No dawaj, atakujemy go! Został? No, Marta, jesteś trochę daleko w punktacji. Jesteś pierwsza, jestem ostatnia. O nie, fatalnie. Wow, ale to jest fajne. Jest nas nierówno, to może my dwie zagramy na Mikołaja. Ja wybieram piłkę. Tak długo nie robiłem salta, ale spróbujmy. Ale bez kitu chyba parę miesięcy nie robiłem. Pop drop. Jednak pamiętam. Jezus, jakie to jest straszne. I ten pan do mnie mówi, chcesz obrotem? Mówię, no dobra. I tak mnie obrócił i kurde, taki strach w oczach jak poczułam. Widziałam, że też miałeś minę. Jak się stało? No dobra, ale fajnie się zjeździło. Fajnie się zjeździło. Ale dlaczego ty nie lubisz obrotem? Ja zrobiłam z obrotem, tylko po prostu mówię, że strasznie, a ty się w ogóle nie bałaś? Nie. Nie bałaś się naprawdę? Pierwsze wrażenie tak, ale później się przyzwyczajasz. A później spróbujesz? Stanisławie się przewróć na plecy. No, to jest takie trudne. Oj, dawaj! Patrzę, jak to się robi, zaraz wam pokażę. Totalnie tego nie umiem. Dobra, dawaj, dawaj! Kurde! Ale to już było... Jojo, to było takie... Już prawie? Bo tyłkiem zahaczasz. Aha. Bo ty lądujesz na tyłek i cię tak przekręca. Aha, a na co byś tak na plecy? Na plecy. O, widzisz? Dobra, no więc my jesteśmy w dniu kolejnym i mówię to po raz setny na tym odcinku. No, wczoraj po trampolinach wróciliśmy bardzo późno i byliśmy strasznie zmęczone, co nie? Tak. No i poszliśmy się od razu wykąpać i spać, więc teraz zakończymy ten odcinek. To już by było na tyle z tej niespodzianki Wiktorii. No, my tutaj w domu ekipy jeszcze robiliśmy kilka ciekawych rzeczy, nagrywałyśmy jeszcze jeden odcinek, który niedługo zobaczycie na kanale i niedługo idziemy coś właśnie sobie zjeść. No więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli taki film wam się podobał i chcielibyście zobaczyć więcej Wiktorii u mnie na kanale, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i co? Subika z dzwoneczkiem! I subika z dzwoneczkiem. No a my się z wami już żegnamy, do kolejnych odcinków. Pa, pa! Pa.